Siemaneczko, środa, dzień trzeci. Jestem tak zjebany, że masakra. A jeszcze dzisiaj mamy trening do zrobienia. No ale już mam taki okres przygotowawczy, że muszę robić te treningi i muszę żreć bardzo dużo. Więc byłem oczywiście w maku teraz. A że robię sobie eksperyment bez nabiału. Dlaczego? Bo jak widzicie, zaczęły mi wyskakiwać czerwone plamy jakieś. Plus to, że skóra mi się gdzieś tu łuszczy. To spróbuję po prostu, czy nie jest to z jedzenia. No i jak to pomoże, no to będę musiał zrezygnować z nabiału, co nie myślałem, że do tego dojdzie kiedyś, bo uwielbiam sery i różne takie rzeczy. No ale jak mus, to mus. Jadę teraz do willi Kuby, do willi z basenem i będziemy jechać planować te flansze. Potem przyjeżdża Maciek z tatą i będzie spawać te kolektory. Kuba będzie wkładał silnik. Ja w tym czasie zajmę się tymi zaciskami, na które poświęcę troszeczkę więcej czasu, żeby były w miarę dobrze zrobione. No i może, jeżeli się uda dzisiaj w czasie zmieścić, to zrobimy test race logikiem. Jest co prawda troszeczkę wilgotno na drodze, ale jest słońce, więc może to wyschnie. Zobaczymy sobie porównanie, jak nam wyjdzie od 0 do 100. No i jeszcze tak z bieżących spraw, żeby potem już nie odpowiadać. Zauważyłem, że znowu zaczynają się odcinki z samochodami i znowu się tam, kurwa, już zaczynają jakieś dziwne odnośnie kaktusa, że kaktus zamula, że ten, kurwa, ludzie, przecież to auto, jak jest na megamapie, no to ma ponad 1000 koni. Teraz jeździliśmy i tak chyba na 800 konnej i było na tyle mokro, że on nawet na czwórce i piątce zwijał, więc każde przyspieszenie, jakie widzieliście na filmiku, było z piątki. Było z piątki. Poza tym tam nie można dać w pizdę, kiedy się skręca, tylko na prostce, bo naprawdę zamiatało, było zero trakcji. No ale to, żeby ktoś zrozumiał, musiałby siedzieć kiedykolwiek w takim aucie i wtedy się dopiero wypowiadać, a nie porównywać, że Astra 1.6 tam jedzie szybciej, nie? Może zamula. No jak można o kaktusie powiedzieć, że auto jest mułem, nie? Kierowca też nie był mułem, bo nie ja prowadziłem, a kierowca też się ścigał w rajdach. Kamila znacie, Rudą Zetką też się ścigał i z kaktusem chyba tylko raz przegrał o 1/1000 sekundy na 1/4 mili, także kierowca był dobry. To tyle, jeżeli chodzi o samochód. Jeżeli chodzi o koszta, to nie, koszta nie dochodzą, ponieważ wszystkie przeróbki kolektorów i to, co teraz robimy, to ja już to miałem zapłacone. To było w tym całym podliczeniu, które wam robiłem. Więc tutaj kosztów już nie ma. Jedyne co, to mogą odejść koszta licencji ABREV, czyli tego otwierania tego softa w Stanach, który kosztuje $300. Bo jeżeli oni tego nie potrafią zrobić, no to ja doszedłem do wniosku, że jeżeli da się to zrobić, na, powiedzmy, tak jak mówiłem wczoraj, na softcie, który już Kuba ma, ewentualnie stracić tempomat, no to ja wolę tak to zrobić i zaoszczędzić sobie 1200 zł, tak? Więc już tu z kosztów sobie odejmę, a co do tego, że będę się komuś tłumaczył przy sprzedaży z tego, że nie ma tempomatu, to myślę, że ten samochód i tak kupi osoba, która ogląda odcinki i będzie wiedziała o tym, że nie ma tempomatu, a jeżeli ktoś bardzo będzie chciał tempomat, to mu wgramy seryjną mapę i będzie miał słabszy samochód, powiedzmy o 50 koni, ale będzie miał tempomat. To nie są zmiany nieodwracalne, tak? Dobrze. Chyba na mnie, kurwa. Nie na mnie. Oj. Ja nie lubię, jak ktoś trąbi. Ogólnie dzisiaj jest cieplej, więc już sobie w bluzie chodzę. Dobrze, jadę do Kuby i zobaczymy, co tam dalej wyniknie. No dzisiaj prawdopodobnie jest dzień bez niespodzianek, dzień, który powinien przebiegać pomyślnie, ale to jest takie, wiecie, jakie to jest. Jak ktoś napisał, nowy projekt, coś się robi pierwszy raz, zawsze pojawi się jakiś kutas. Zapraszamy, kurwa. Witamy w moim starym Kupcio Garaż sprzed jakichś 7 lat chyba. Od tego się to wszystko w zasadzie zaczęło. Garaż ojca i to się napierdalało, tam stolik był. Nogi przynajmniej nie bolały, bo cały czas na leżąco się robiło, tylko te, które się na ziemię kładło i pod samochody wchodziło. A teraz to magazyn gratów. No i patrzymy, czy to jakieś kurwa tarcze dla Grześka będą.
Powiedz z tą licencją, bo ja też tam powiedziałem, że się zaoszczędzi, a jednak się nie da. Nie chodzi o oszczędności, tylko chodzi o oszczędności jak już w czasie, bo myśleliśmy, że pójdziemy sobie na skróty, że po prostu no, soft z jakiejś tam nowszej wersji zgramy starszej, ten, który już jest po prostu zdekodowany, który jest na stronie Uprewa. No jak nam go nie odrzuci komputer i wejdzie ten soft, to wtedy po prostu może nie działać ten pomad. A licencja no tak się jak zawsze będzie, no. Trzeba będzie zawsze ją wykupić, żeby po prostu móc możliwość edycji wgrywania softu do twojego komputera. Później wiadomo, można zrobić back to stock, przywrócić wszystko do serii, odzyskać tę licencję, ale generalnie, no, żeby móc coś grzebać w twoim sterowniku, licencję trzeba, kurwa, opłacić niestety. Jedynie możemy zyskać na czasie, bo jak wrzucimy jakiś soft, nie wiem, 2007-2006 z wersji FX-a, no to po prostu już go będziemy mieli, bo on już jest w bazie danych, tam w bazie danych mają ze 30 tych softów, Janusz, któryś, kurwa, twój komputer przyjmie. I wtedy go sobie pokręcić, pokombinować. A później jak w Ameryce zdekodują dokładnie twój soft, to też wszystkie te parametry, kurwa, ustawienie rozrządu, mapy zaponu, mapy paliwa, mapy przepustnicy, po prostu do tego softu przekopiujemy z tego, co będziesz miał teraz wgrane do tego twojego oryginalnego. No, to nie ma oszczędności. W czasie tylko. W czasie. Marcinku, chuju jeden. Chcieliśmy ci z Kubą pogratulować przekroczenia 20 tysięcy subskrypcji. Co prawda wiem, że 10 tysięcy kupiłeś na AliExpress. Łysy chuju. Łysy chuju, no. W każdym razie dzisiaj zrobimy sobie dzień dobroci dla Paleciuka i będziemy mówili w samych superlatywach o tobie. Siema się, przyjacielu. Lubimy cię, Marcin, bardzo cię lubimy. Dobrze, nie widzisz moich oczu. No to z Grzegorzkiem, kurwa, na to prawda. Z Grzegorzkiem, ja! To się Paleciuk ucieszy teraz, kurwa. Siedzi Grzegorzki puszcza. Zapierdalamy tutaj, kurwa, chcieliśmy dać ten flaszę na splanowanie, trochę z chuja to wyszło, bo... Mateusz, lepiej... okulary ci zajebałem, nie gniewaj się. Za dużo bakterii kałowych na nich nie było, ale tam kurwa. Kurczak z KFC wszystko czyści. No zapierdalałem po aluminium na flanszę do dolotu, bo prawdopodobnie dolot będzie robić aluminiowy, to wolę się zabezpieczyć, jakbym znalazł rurę, bo nierdzewny skurwysyn trochę dużo waży. No i później kurwa do tokarza naszego, Leszka, go przekonamy, bo dużo czasu oszczędzimy, jak te wypustki pierdolone nam sfrezuje, chociaż tak, żeby minimalnie wystawały. No i zapierdalamy jeszcze do spawacza, bo kurwa wczoraj w nocy chłopak spawał i od środka miał jeszcze spawać i jakoś mu to wyszło z głowy. Miało być luźniej, ale znowu mamy co robić. No zapierdol, jeździmy po Warszawie, Grzesiu zwiedza, przed chwilą w zoo byliśmy, kurwa, a żyraf żadnych nie ma. No i byliśmy w zoo i ludzie rzucali mi jedzenie, chcieli mnie karmić, kurwa. Spierdalają się, że drut robimy. Drut to jest, kurwa, na ulicy. Jakoś wszystkie roboty takie mamy, że tutaj to ktoś podjedziemy, dwie godziny spierdolą do frezera, dwie godziny spierdolą do spawacza, dwie godziny spierdolą. No i ta jazda po Warszawie. Jak cię, Grzesiu, po Warszawie, kurwa, jeździ? Ujdzie. Nie mam problemu z tym. Ale jak tak jeżdżę po Warszawie, to zastanawiam, jakby się odnalazła moja mama. Moja mama ma na przykład w Cieszynie problem, gdzie nie ma ruchu, a tutaj kurwa ten jazda na Tetris, jeden za drugiego co chwilę. Stresujące takie chujowe. Tego pierdolę na rowerze będę jeździł. Znowu czekam na Kubę. Poszedł do domu po pieniądze na obiad. Nie, żartuję. Poszedł po kobietę swoją i pojedziemy na obiad, bo planują nam już te flansze, wszystko jest uspawane. Było trochę z tym roboty, no ale jest to zrobione dobrze. Taka niepotrzebna, dodatkowa w sumie robota, ale takie rzeczy wynikają. Już będę po prostu na przyszłość wiedział, żeby się nastawiać, że takie coś musi potrwać, a jest to, powiedzmy, pionierski taki projekt, myślę. Więc chuj tam, znowu zaczynam przeklinać. Oj, ten Kuba ma zły wpływ. Znowu mordę pokazuje. Komuś tam nie podoba, że tyle mojej mordy ogląda. Patrz. Ja może nie jestem... Więc tak. Bo dzisiaj jest dzień dobroci dla Paleciuka, więc słuchajcie tego. Może nie jestem tak piękny jak ciastek Paleciuk, nie? Ale będziesz moją mordę oglądał jeszcze, niestety. Bo to jest mój kanał i mój projekt, a Kuba jest tutaj, powiedzmy, inżynierem, technikiem i gościem na moim kanale, który tworzy ze mną ten projekt, dlatego odcinki są na moim kanale. I tak... Jeszcze się zastanawiam, co do niektórych komentarzy, jak tak czytam i mówię, kurwa, czytam wasze komentarze, mówię, fajnie, tu ktoś wie, jakaś konstruktywna krytyka, coś tego, że może zrobić tak, jakiś pomysł podsunął. I co jakiś czas dochodzę do komentarzy, które patrzę tak, mówię, kurwa, skąd on się tu wziął, nie? Mam wrażenie, że gość, czy ktoś, dziecko może jakieś, komentuje film zupełnie innego kanału o zupełnie czymś innym i próbuję drogą dedukcji dojść, o co mu chodzi, ni chuja nie wiem. I mam ochotę czasami zrobić takie zestawienie
wszystkich tych najlepszych komentarzy z dupy wziętych, bo ojej. Zresztą sami czytacie, to jest, kurwa, za głowę się idzie złapać. Kuba idzie. Weź kurwa, pij. Weź kurwa, pij. A kręcisz coś? No ja sobie kręcę, no. O kurwa, cię spierdolnie, przepraszam najmocniej. Nie spierdoliłeś. Ja chciałem się tam wpierdolać pysznej kaczuszki, kurwa, mówię. Najlepszej w Warszawie. Gdzie masz kobietę? A nie, idzie, w brzuch ją boli, wstrzałaś spierdoliła kebaba, kurwa, srała jak zły kebab. Właśnie mówię tutaj o niektórych takich komentarzach. Jakich? Że sobie czytam i są tam komentarze, które podszywają pomysły, konstruktywna jakaś krytyka, komentarze pochlebne i że co jakiś czas przeglądam i znajduję komentarze, gdzie się zastanawiam, skąd on się tu wziął. Aż w ogóle się odbiegając od tematu. Tak, jakby kurwa zupełnie komentował jakiś inny film, który oglądał 2 godziny wcześniej i na chwilkę... No to był... pierwszą scenę ktoś po prostu i tam... Albo jakiś error, zawiesił się 2 godziny wcześniej na innym filmie, odblokowały mu się styki, jo, kurwa, będę komentował, ale nie skumał, że już są 3 filmy wstecz, nie wstecz. Bo ty strasznie często te filmy napierdasz, ja pierdolę, co codziennie film, kurwa, fajnie. No jak ja nie wrzucam filmów codziennie, to... A co ja, bo ja to oglądam, rejem śniadaniem, włączam telewizor, mówię, kurwa, paleciok, wagon, kurwa. To też trochę kanał na tym traci, że ja je robię tak często, bo no nie ma tylu wyświetleń, ale jakoś tak... Ale przynajmniej dzięki temu wychwyciłem błąd z tą licencją, z tym na pewno. Ale dzięki temu, że ja to robię codziennie, to przynajmniej ludzie mają co oglądać. To jest fajne, kurwa. No. Życie bohaterów, kurwa. Powiedz coś raz. Życie bohaterów, ja, kurwa. Rezerwa się nam zaświeciła. O, kurwa. Bieda. Bieda w chuj. Dobra, jedziemy żreć, nie? Kaczuszkę po chińsku. Kaczuszkę. A zajebista. Posłać coś paleciokowi, bo dzisiaj jest dzień paleciuka. Żyj pączki. Przed jutrem. To było słodkie, jakby nie patrzeć. Żyj pączki. Zabrałem Grześka tutaj na takiego zajebistego Chińczyka u nas nad jeziorkiem, kurwa. Blisko jest jeziorko, świeże kaczki mają. O, przez ścianę nie widać akurat. Na Gocławiu jesteśmy, no i to jest na gorącym półmisku, więc bardzo ekskluzywnie. Danie za 18 zł, bar się nazywa Kim Hank, kurwa. Kim Jong-un? Tak jest, nie, dobry w chuj jest. Gorąco jest, zaraz poparz ryj, to... więc spokojnie. No to wpierdalamy, co tu i dużo ogrywać. Sos pomidorowy. Tak, to po mojemu, tak. Spuszczenie w ryż. Żremy. Monster Power, kurwa, kurde. Musi dziś być na 19. Jak to Kuba mówił, bar się nazywa? Kim? Tu Marcina jesteśmy, ratuje to co spierdoliliśmy, bo tu spawania, nie spawania było. Chłopaki jeszcze to wyprostowali wszystko. No i teraz splanowane jest, kurwa, i zapierdalamy, przykręcamy do silnika, kurwa, i spawamy resztę. Ty powiedziałeś spierdoliliśmy? No ja zjebałem. No do tego ręki nie przyłożyłem. Odkręcałeś, kurwa, prawy kolektor. Moja kulpa. Współudział. No kurwa i wyszło. No to jest Marcin taki, on zawsze mi te głowice robi, fajnie robi. Wcześniej tutaj wagonowi robił głowice na tej maszynie zawory, kurwa szlifował i przeklinał, bo co chwilę musiał diamentować tarczę, bo się kurwa wtępiła od tego tytanu. Maszyna tania nie jest, amerykańska, kurwa. O, robią głowiczki. A mocowanko trzeba było zrobić, bo to kurwa z nierdzewki łaflansza i takie kutaski. No, o, odkręca się, zajebiście. Marcinie, kurwa, dziękujemy, spierdalamy i składamy. Myju, myju, no to profeska, kurwa. To mamy super, mega dobre w chuj wieści, kurwa, że już dla Grzesia jest soft, kurwa, do pobrania. Będzie można stroić, napierdalać i tempomat będzie działał, kurwa. Czego się nie spodziewałem, ale zrobili to w... Zamiast 2 tygodnie? 24 godziny. No, szok, kurwa, ja też jestem w szoku. Zawsze jak takie jakieś wygibasy robię, na do miesiąca szło. A tam magiczne słowa napisałem Wałga, że Polish Power Lifter, kurwa, i zadziałało, w pizdę chuja mać. No i mówili, jak dla paleciocka to nie robimy, ale... Że to a nie, dzisiaj jest dobry dzień dla paleciocka. Dla paleciocka to zrobili. Marcin jest kochany. I ładny. I na pewno nie ma brudnych pazurów. Od wągla to wszystko się domywa, kurwa. No. No napierdalamy, no to jest wreszcie trochę, kurwa, fajnie się dzieje. 1,6. Dobrze, mamy chyba zrobione wszystko przygotowane na jutro, nie? No wszystko, i kolega jest na miejscu, od ciebie zdaje się Cieszyna, kurwa, będzie nam spawał kolektorek. No. Już kolektorek cały połapany, trzeba go zdjąć, opierdolić. Ładnie wszystko weszło, kurwa, będzie moc. Zakładamy hamulce, sprawdzimy go na rejestrugiku, umówimy się na hamownię. Do STW zadzwonimy, hamownia 4x4, od dołu zepniemy, jakby się chuj miał ślizgać. Soft mamy ściągnięty. Jest, się... kurwa, soft, się podlansowaliśmy, że tam kurwa tu Grzegorz, Wałga, bla bla bla, i w 2 dni opierdoli coś, co robią 2 tygodnie. Ale to już to chyba mówiliśmy, ale to...
Nie, warto powtórzyć. Będzie, bo... Jutro będzie wreszcie normalny dzień, bo dzisiaj kurwa dwie godziny tu, dwie godziny tu, dwie godziny jazdy i tak chuja nie robota szła. Jutro będzie przyjemnie już. Klocki Lego, wpierdolić piec do budy, palimy go wreszcie bez tego pierdzenia. Po was od tego nie słyszałem i chuj strzelał. Najgorsza była ta scena, jak dzieciakom jechałeś sprzęt zawieźć, kurwa, i ktoś przyjechał, no przyjechałeś infem i dałeś pizdę, po prostu trrr, mówię, ja pierdolę. Chciałbym, jakbym się co mógł cofnąć w czasie, no. To powiedział, żebyś tego nie pokazywał. Teraz będzie poezja V8. Dobrze, widzimy się jutro. Nerka.